Polacy nie chcą oddać karetki. Zamiast ambulansu z lekarzem mają być tylko zespoły złożone z ratowników medycznych. Miasto apeluje, a województwo wyjaśnia, że dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się liczba zespołów ratownictwa medycznego w całym regionie. Łukasz Kądziołka. Gliwice mają dzisiaj 6 karetek pogotowia, ale wkrótce może być o jedną mniej. Na to władze miasta się nie godzą. Mamy takie sygnały, że no jest problem z karetką, z wezwaniem karetki. Dodatkowo miasto może zostać pozbawione jedynego zespołu specjalistycznego, czyli z lekarzem na pokładzie. To nie tylko zmiana litery z S na P na boku pojazdu. Zespoły w Gliwicach będą się składały wyłącznie z ratowników medycznych. W całym województwie może zostać zlikwidowanych w ten sposób 10 karetek specjalistycznych. To nie jest tylko kwestia Gliwic, ale również powiatu gliwickiego, wszystkich gmin, które są właśnie na zachód. Uważamy, że ten zespół ratowniczy specjalistyczny z lekarzem powinien w mieście pozostać. Zwłaszcza, że w Gliwicach znajduje się skrzyżowanie autostrad i dochodzi tu do wielu bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze. Tak zwane eski, kiedyś nazywane erkami, często przyjeżdżają jednak bez lekarza i okazuje się, że karetka jest specjalistyczna tylko z nazwy. Jest problem niestety z tym, żeby ci lekarze w tych karetkach się znajdowali i jeździli z pacjentami. Zakres obowiązków natomiast, jeżeli chodzi o ratowników medycznych czy lekarzy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego jest praktycznie, można powiedzieć, ten sam. Więc tak naprawdę tutaj pacjenci nie muszą się obawiać. Skoro dla pacjenta nie ma znaczenia, jaka karetka przyjedzie, to nie powinno to mieć znaczenia również dla władz Gliwic. A jednak miasto nie chce planowanych zmian. Jak podkreśla Śląski Urząd Wojewódzki, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a niektóre gminy już zaakceptowały taką propozycję. Karetek. Przecież karetki będą, tak? One będą karetkami P, a oprócz tego jest pewna wartość dodana. Tą wartością dodaną jest to, że będziemy mogli utworzyć dodatkowe zespoły. W tej sytuacji byłyby to 4 dodatkowe zespoły dla całego województwa. Zgodnie z wymogami ustawowymi w województwie na 10 karetek podstawowych ma przypadać jedna karetka specjalistyczna. Po zmianach w całym regionie ma być 18 takich zespołów, a tych złożonych tylko z ratowników 153.